Na każdy rok jedna piosenka, tak? Z kawałeczkiem. A nawet jeszcze troszkę. Ale wspomniała pani, że na następną płytę nie trzeba będzie czekać tak długo, czyli ile? No może dwa, trzy lata. Co ale się projekt przez tych już jest. Lat, właściwie tak chodzi o piosenki greckie, także projekt jest, żeby nagrać płytę w języku greckim i będą całą to płytę? Piosenki, które ja kocham, które ja pokochałam jako młoda dziewczyna i wychowałam się na tych piosenkach, dlatego. Czyli będą to piosenki greckie śpiewane tak, po grecku. Po grecku, tak. Dla odmiany. To przypomnijmy sobie, co działo się przez tych 11 lat? Gdzie pani koncertowała? Dużo koncertowałam, dużo wyjazdów. W międzyczasie byliśmy w Australii na takiej długiej trasie koncertowej. Spotkaliśmy się z publicznością polonijną. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, 21 miast odwiedziliśmy. Także cały czas pracuję, cały czas koncertuję i śpiewam. To i kiedy nie jest się... tak, że ja nie śpiewam, śpiewam cały czas. Jestem. I kiedy się zagląda w pani terminarz, to kwiecień też jest tak wypełniony, że niemal codziennie albo co drugi dzień gdzieś no, w całej Polsce tak. są koncerty. No, rozumiem, że to są koncerty już z tej nowej płyty. Będą również prezentowane piosenki z tej płyty nowej, ale ludzie też czekają na te stare przeboje, na te stare piosenki. Każdy ma jakieś wspomnienia z daną piosenką i wręcz proszą o to, żeby jednak te stare piosenki też były wykonywane. Oczywiście greckie piosenki i te nastrojowe. Co będzie się działo w święta? Czy święta bardziej po grecku, czy bardzo po polsku? Ponieważ byłam teraz mocno zapracowana w związku z tą płytą, z promocją tej płyty, to dobrze, że mam kochaną szwagierkę, która mi pomaga przy tych świętach i tak naprawdę to ona wszystko przygotowuje i ja oczywiście też uczestniczę w tych świętach i już jesteśmy gotowi, tak naprawdę jesteśmy gotowi i duchowo, i przygotowane są potrawy. Ale czy potrawy są z polskiej tradycji? Polskie tradycje. Aha, trochę przemyca pani greckiej kuchni. Oczywiście przemycamy, bo zwyczaj w Grecji jest taki, że podczas świąt ludzie tykają się tymi jajkami i kto po prostu będzie miał w całości to jajeczko. Ale to w Polsce też mamy. Ale to u mojej babci na Podlasiu poniedziałek rano. Też tak? To na zwyczaj jest właśnie też pan europejski. Tak jest. Czyli zapraszamy Państwa do tego, żeby zapoznać się dokładnie z zawartością tego albumu właściwie, bo przypomnijmy, że tu w środku są dwie płyty. Najnowszy album Eleni Miłości Ślad. Ten oddajemy dla Państwa. Mm-hmm. Oczywiście proszę do nas pisać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Za spotkanie, a my, proszę Państwa, zapraszamy teraz do kin, bo jeść, ale najpierw dla Państwa Eleni. Alleluja, miłość trwa. Aleluja, ku niebu ją nie.
A my witamy w naszym najlepszego, a na pożegnanie dla Państwa Eleni. Jeszcze raz. Życie przewrotnym darem jest, przytula nas lub niszczy. Jest oceanem gorzkich łez i romantycznych myśli. Miałaś 20 parę lat, on lazurowe oczy. Wyczarowany książę z ksiąg tysiąca jednej nocy. Najdalsza gwiazda pośród gwiazd jest naszym przeznaczeniem. Los dał ci hojnie jedną z szans, a reszta jest milczeniem. Twój mały flirt zakończył się rozstaniem bez dramatu. Miłość odeszła tak jak ty, z biletem bez powrotu. Dzisiaj świat leży stóp, masz męża, dom i dzieci. Na sobie kosztowności w brud, ich blask bogactwem świeci. Jednak gdy jest ci bardzo źle, przenosisz w przeszłość siebie.